się rozpoczynającą działalność, nie jest to tylko handel, są to różnego rodzaju usługi zakładowców, nie samochodów, o wszystkim, kilka na każdej ulicy i to rzeczywiście jest mniejsze, ale niestety obserwujemy też, że ci ludzie rezygnują po roku, wykorzystują pieniądze, zainwestują w jakiś sprzęt w lokali i to na tym koniec. Albo po prostu, nie wiem, na przetrwanie, na to, żeby zapłacić ZUS, mieć ubezpieczenie. Jest jakaś recepta na to, żeby poprawić zamożność siedlczan i zamożność handlowców, którzy uciekają z tego centrum miasta, wolą niejednokrotnie przenieść się na jakieś osiedla, bo tam jest taniej, bo tam jest więcej osób. Ja nie widzę recept. Nie widzę, bo w Siedlcach pracy nie ma, ponieważ nie powstają zakłady żadne produkcyjne, takie, które by dawały duże zatrudnienie, prawda? Pojedyncze osoby gdzieś tam się zatrudniają, ale to nie będzie miało odniesienia na to, że powstaną sklepy, że w nich się poprawi, że obroty wzrosną, że otworzą się nowe placówki. Te placówki, które są puste w tej chwili, handlowe i usługowe, myślę, że to będzie się jeszcze bardziej powiększało, ponieważ galeria jest, będzie, ci, którzy się tam przenieśli, będą tam funkcjonować, bo tam zawsze będzie odrobinę lepiej niż funkcjonować pojedynczo na którejś z ulic, nawet Piłsudskiego czy Kilińskiego w Siedlcach. No właśnie, te dwie główne ulice, niby mówi się, że tutaj jest największy ruch w mieście i tutaj mimo tego, że część lokali straszy tymi pustkami, to otwierają się też nowe. Z jakich branż najczęściej? Najczęściej są to albo telefony, albo banki, bądź czasami jakiś sklep, bądź sklep sieciowy. To też bardzo często jest tak, że szybko się niestety likwiduje. Powstało kilka biur turystycznych w wolnych lokalach. Gdzieś ktoś przeniósł z mniej uczęszczanego miejsca jakiś komputerowy sklep, albo powstały dodatkowe właśnie z telefonami bądź bank. Zresztą liczą ci, którzy mają placówki wolne, lokale, to liczą na to, że to będzie bank, bo one są jednak wypłacalne i to się najbardziej opłaci, tylko ile można. No. Tak, proszę Państwa, to właściwie wszystkie miasta na Mazowszu przerabiały temat centrum i co się działo z małymi biznesami w centrum w momencie, jak powstawały galerie. No, Siedlce nie są tutaj wyjątkiem. Za 4 minuty będzie 21. Przypomnę tylko, że mamy brązowy medal. Gratulacje i ukłony. Rafał Majka był wspaniały. Jakby ten finisz był pod górę, to byłoby złoto. Niestety na granicy odpadnięcia z turnieju jest Agnieszka Radwańska. No ale to więcej szczegółów w serwisie, który już niebawem. No i też przypomnę, po 21, skoro dzisiaj sobota, to oczywiście przed nami kolejny odcinek Krzyżaków. Radio Conchita, FKM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, sobota. 21. Wiadomości RDC. Natalia Rozwicka. Pierwszy medal dla Polski na igrzyskach w Rio de Janeiro. Kolarz Rafał Majka wywalczył brąz. Warszawiacy uczyli się powstańczych piosenek. Trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego utrzymany w Belgii. Napastnik zaatakował maczetą dwie funkcjonariuszki. Sam zginął od kul. Rafał Majka zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Polak był trzeci w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego. To pierwszy krążek dla Polski na Igrzyskach w Brazylii. Na finiszu zawodnika z Zegartowic wyprzedzili Belg Greg Van Avermaet oraz Duńczyk Jakob Fulsan. Warszawiacy uczyli się piosenek z Powstania Warszawskiego. Lekcji udzielali artyści Filharmonii imienia Romualda Traugutta w Galerii Kordegarda. Śpiewali najmłodsi i starsi. Tak, były też dziewczyny. Będziemy się uczyć piosenek powstańskich. Bardzo mi się podobało i bardzo wzruszające i bardzo pouczające. Powinniśmy być dumni ze swojego kraju. Jakkolwiek nie mamy ciężkich kart w historii, to mamy też wiele dumnych momentów. Środek wojny, a oni jednak potrafili znaleźć te momenty radości, entuzjazmu i to właśnie pokazuje tak naprawdę, co oni mieli w sercu wtedy, idąc do walki. Spotkaniu w Galerii Kordegarda towarzyszyły zdjęcia z wystawy Portrety Powstańców 44. Można je oglądać do 11 września.
Jest areszt dla podejrzanych o zamordowanie dwóch mieszkanek Barcina. 21-latek i 45-latek najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. 20-latek zostanie w areszcie przez miesiąc. Mężczyźni są podejrzewani o zabójstwo 15-latki i 23-latki. Ich ciała policjanci znaleźli wczoraj w nocy w jeziorze Wiecanowskim koło Moglina. Trzej podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty podwójnego zabójstwa, a za to przestępstwo grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Rozpoczyna się śledztwo w sprawie napaści na policjantów w Belgii. Dwie funkcjonariuszki zostały ranione maczetą. Ten atak ma wymiar symboliczny, powiedział rzecznik policji z belgijskiego Charleroi, David Kino. Atak jest wstrząsem dla wszystkich policjantów. W Charleroi jest 900 policjantów. To jedna wielka rodzina. Kiedy ktoś z nas jest zaatakowany, to wszyscy jesteśmy atakowani. Emocje są rzecz jasna bardzo silne. Widać tu za mną mnóstwo policji, które chroni ratusz. To jest bardzo symboliczne. Policjantkę, która została ugodzona maczetą w twarz, czeka kilka operacji chirurgicznych, ale jej życie nie jest zagrożone. Napastnik zmarł w wyniku ran postrzałowych. Jest laboratorium kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraplex. Od 17 do 18 stopni Celsjusza na Mazowszu, temperatura jeszcze spadnie do 13 stopni w nocy. Ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. W całym regionie możliwe przelotne opady deszczu. Jutro już raczej bez opadów, ze sporą ilością słońca, 22-23 stopnie na termometrach. Sponsorem prognozy pogody jest laboratorium kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraplex. Autopromocja. W ramach cyklu Odkrywamy Mazowsze zapraszam na żniwa w Skansenie. Już w najbliższą niedzielę spotkanie w sierpcu. Mazowiecka wieś i jej tradycje nie będą miały przed nami żadnych tajemnic. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę, tuż po 10:00. Anna Matusiak, do usłyszenia. Na żniwa w Skansenie 7 sierpnia zapraszam Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Autopromocja. Pół minuty po 21:00, Robert Łuchniak, dobry wieczór. Raz jeszcze, zanim kolejny odcinek Krzyżaków na naszej antenie, to jeszcze zaśpiewa Mietek Szcześnia. Jest jeden świat. W 96 przypadków złamania zakazu pracy w handlu w święta wobec ponad 300 pracowników. Za takie wykroczenie sąd może ukarać pracodawcę grzywną od 1000 do 30 tysięcy złotych. Ponad 520 litrów krwi oddano w rocznicę Powstania Warszawskiego, upamiętniając tym samym patriotyczny zryw Polaków. Tkanką podzieliło się ponad 1500 osób. Kampania odbyła się w rocznicę rozpoczęcia powstania w 15 miejscowościach, m.in. Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Ostrołęce, Słupsku i Bielsko-Białej. Koordynator akcji Przelej Krew w rocznicę Powstania Warszawskiego zapowiedział, że kampania zostanie powtórzona i liczy, że w przyszłym roku włączą się do niej kolejne miejscowości. Pogoda. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie oraz w Karpatach okresami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie oraz lokalnie w Dolinach Karpackich do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobry wieczór Państwu, audycja Homo Science. Aleksandra Stanisławska z serwisu crazynauka.pl. Piotr Stanisławski, gazeta.pl. Dziś nietypowo, bo jesteśmy na wakacjach, w związku z czym jesteśmy na Mazurach. W dodatku siedzimy w samochodzie, no a na zewnątrz
kropi deszcz, a mamy nadzieję, że obecnie u Państwa nie kropi, bo pierwsza nasza wiadomość będzie związana z dobrą widocznością na nocnym niebie. Myślimy, że ten zmrok dzisiaj to tak koło 22:00 już, niebo powinno być na tyle ciemne, żeby dało się już coś zobaczyć, a mianowicie rój Perseidów. Perseidy to najbardziej znane z rojów meteorów, które zdarzają się w ciągu roku. Nie jest najliczniejszy, ale ponieważ ma miejsce podczas wakacji, w ciepłych dniach, ciepłe noce, to po prostu łatwiej go obserwować. Co roku szczyt roju Perseidów ma miejsce koło 10 sierpnia. W tym roku przypada w nocy z 11 na 12 sierpnia. I zazwyczaj właśnie podczas tego maksimum widać około 100 zjawisk świetlnych na godzinę. Ale ten rok ma być wyjątkowy, dlatego że nastąpiło zamknięcie cyklu, w którym Ziemia i szczątki komety Swift-Tuttle przecinają swoje orbity, o tym za chwilę, i mamy wyjątkową możliwość podziwiania znacznie większej liczby zjawisk świetlnych niż zazwyczaj. NASA twierdzi, że nawet około 200 zjawisk świetlnych będzie widocznych na niebie w ciągu godziny. Przy czym tu trzeba jedną rzecz dodać, to te 100 i te 200 meteorów na godzinę dotyczy takiej idealnej widoczności, czyli nie wiem, środek, Bieszczad i jakieś takie zupełnie czarne niebo. Jeżeli są Państwo w mieście albo w ogóle w rejonach zanieczyszczonych światłem, to tego będzie oczywiście znacznie mniej, dlatego przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby jednak się troszeczkę ruszyć. No, 20-30 kilometrów od największych miast jest już na tyle dobrze, że tych meteorów rzeczywiście widać znacznie, znacznie więcej, więc no cóż, warto jednak wyjechać na tą noc. I warto już teraz rozpocząć obserwację. To znaczy już te noce poprzedzające maksimum będą dawały sporo wrażeń. Można, jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby obserwować już po zakończeniu naszej audycji meteory. O ile nie będzie padało. Natomiast ja wrócę do tego, co już wspomniałam, do komety Swift-Tuttle. Jest to kometa, która okrąża Słońce w cyklu 133-letnim, czyli tak naprawdę jej okrążenie trwa 133 lata. I co roku Ziemia przecina strumień szczątków, strumień drobin pyłu pozostawionych przez tę kometę. I właśnie te drobiny pyłu w momencie, kiedy wchodzą w atmosferę, jonizują ją i to wywołuje te zjawiska świetlne, które możemy podziwiać z Ziemi. I one tak pięknie wyglądają i to jest to, co nazywamy spadającymi gwiazdami. I w tym roku to zjawisko jest wyjątkowe, znaczy te zjawiska mogą zyskać na sile dzięki temu, że grawitacja Jowisza zakrzywiła nieco tor obiegu tych szczątków komety Swift-Tuttle wokół Słońca. Także Ziemia wlatuje w sam środek tego strumienia, a nie zahacza o jego krawędź. W związku z czym będziemy mogli najprawdopodobniej podziwiać znacznie więcej meteorów niż co roku. Następna okazja za 12 lat. No w tym roku nie są idealne warunki. Przede wszystkim dlatego, że w całej Polsce pogoda się, że tak powiem kolokwialnie, buja. Ale do 11-12 może się poprawić. Poprzednia noc była bardzo ładna, teraz znowu deszcz, nie wiadomo, zobaczymy. No i drugi problem jest taki, że o ile w zeszłym roku mieliśmy księżyc praktycznie w nowiu w tym czasie, teraz jest z głowy, mówię, nie pamiętam. Pierwsza kwadra. No więc właśnie, pierwsza 10 kwadra, czyli będzie dość już jasno, natomiast przy takiej intensywności jest nadzieja, że jednak sporo zobaczymy. Także w drugiej połowie nocy warto obserwować meteory, kiedy już księżyc zajdzie i będzie rzeczywiście ciemniejsze niebo. Jedna z tych nocy, którą warto zawalić. A jeszcze kolejna sprawa, znowu aktualna, może nawet bardziej aktualna, bo związana z igrzyskami w Rio. W jakimś stopniu można powiedzieć, że te igrzyska odbywają się w cieniu tego tematu, choć tak naprawdę cieni igrzysk w Rio zdaje się znacznie więcej, tak z doniesień wynika. A chodzi nam o wirusa Zika, który to wirus, no,
mniej się o nim ostatnio słyszy rzeczywiście, ale nie dlatego, że jest mniej przypadków czy coś, tylko dlatego, że no, jakby każdy temat medialny troszeczkę oklapł. Ponadto mam wrażenie, że bardzo zależy organizatorom Igrzysk w Rio, żeby ten temat nie był zbyt głośny. Ale trzeba pamiętać o tym, że no, przypomnę, to jest ten wirus od mikrocefalii, który... Czyli małogłowia. Małogłowia, który sprawia, że jeżeli zapadnie na tą chorobę, która właściwie sama w sobie jest niegroźna i nie, prawie, że nie daje objawów, a czasami w ogóle nie daje objawów. Jeżeli zapadnie na nią kobieta w ciąży, to jest spora szansa na to, że płód zostanie uszkodzony i właśnie dziecko rodzi się z małogłowiem. Tych przypadków jest blisko 2000 znanych. Co więcej, tak jak zresztą przewidywano, wirus rozprzestrzenił się już na południowe Stany USA, co oczywiście jak zawsze mobilizuje więcej sił w takiej sytuacji. W każdym razie dobra wiadomość jest taka, że testowane są w tej chwili 3 szczepionki i wszystkie 3 dają bardzo dobre efekty. Każda z nich jest zrobiona na innej zasadzie, bo w jednym przypadku to są wybrane takie najbardziej charakterystyczne dla układu odpornościowego fragmenty wirusa i te fragmenty wirusa są umieszczone w innym, niegroźnym zupełnie wirusie, który dostaje się do organizmu i uczy układ odpornościowy w ten sposób. Druga forma to są dezaktywowane fragmenty wirusa. No w każdym razie wszystkie te szczepionki były przetestowane najpierw na gryzoniach klasycznie. Testy na gryzoniach są oczywiście bardzo ważne, ale też bywają bardzo niemiarodajne, bo jednak organizmy naczelnych, organizmy ludzi są zupełnie inaczej zbudowane w wielu kwestiach. Natomiast były też prowadzone testy na naczelnych, to znaczy na małpach, i te testy dały doskonałe wyniki. To znaczy wszystkie te 3 szczepionki działają sprawnie, rzeczywiście zabezpieczają. To jest ta dobra część wiadomości. No ta trudniejsza jest taka jak zwykle, to znaczy od testów na małpach do wprowadzenia tej szczepionki do sprzedaży i do powszechnego użycia może minąć kilka ładnych lat. No także wygląda na to, że ten wirus akurat okazuje się być stosunkowo prosty do rozbrojenia i oby tam się nie pojawiały jakieś dalsze mutacje. A dalsza informacja będzie dotyczyć tych osób, które lubią czytać książki. Deszczowe lato sprzyja temu zajęciu. A tu mam przed sobą badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Yale, którzy stwierdzili, że czytanie książek może wydłużyć życie nawet o 2 lata. Teraz no, brzmi to w sposób dosyć karkołomny i naciągany, ale badania, tak jak chwilę się człowiek w nich zagłębi, okazuje się, że być może nie jest to takie dziwne. Badania były prowadzone na 3,5 tysiącach osób powyżej 50 roku życia i te osoby wypełniały ankiety, były pytane różne rzeczy, no i monitorowano ich stan zdrowia, a przede wszystkim śmiertelność. Okazało się, że ludzie, którzy czytają co najmniej przez pół godziny dziennie, mają niższe ryzyko zgonu w ciągu najbliższych 12 lat, aż o 17%. Co więcej, jeżeli ta długość czytania w ciągu dnia jest większa, czyli jest powyżej pół godziny dziennie czytania książek, no to automatycznie ryzyko zgonu jeszcze maleje do 23%. Czyli tak naprawdę chcesz żyć dłużej, czytaj książki. No, można powiedzieć, że to nieco naciągany wniosek, bo jest oczywiście tak, że ludzie, którzy czytają książki, najczęściej są lepiej wykształceni i najczęściej są również lepiej uposażeni, mają wyższy status materialny. Ale po uwzględnieniu nawet tych danych, nawet tych składowych, okazało się, że i tak wśród osób właśnie dobrze sytuowanych i dobrze wykształconych, dłużej żyją ci, którzy te książki czytają, od tych, którzy tych książek w ogóle nie tykają albo mało czytają. No i tak naprawdę naukowcy nie uzasadnili, dlaczego tak się dzieje. Ja zaczęłam sobie na ten temat myśleć i się zastanawiam, czy to może
Chodzi o endorfiny, które się wydzielają podczas czytania książek i one poprawiają, zresztą zmniejszają stres i w związku z tym sprawiają, że człowiek może żyć dłużej. Myślę, że to może być dużo elementów, bo to może być chociażby wiedza nabywana z tych książek i w ogóle to korelacja między czytelnictwem, chęcią czytania, a zdobywania wiedzy. No, ludzie, którzy mają więcej wiedzy, mogą po prostu lepiej rozpoznawać jakieś zagrożenia, lepiej decydować o tym, co dla nich dobre, co dla nich złe. No. Ale też jest tak, że jeżeli ktoś znajduje czas na to, żeby przez pół godziny dziennie się wyciszyć i czytać książki, być może też właśnie mniej się stresuje, jest w stanie spowolnić tempo życia, co jest no, bardzo cenne w obecnych czasach. W związku z tym apel taki. Czytamy książki, a w przerwach między czytaniem wychodzimy na zewnątrz wieczorami i oglądamy Perseidy, które będą nam śmigać w ciągu najbliższych nocy bardzo pięknie na niebie. Państwu i nam życzymy pięknej pogody. A teraz zapraszamy na spotkanie z gościem. Homo Science. Na samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie, kto dokonał demontażu historii w szkołach. Dokonała tego Platforma, a nie PiS. Jeśli dobra zmiana miała polegać tylko i wyłącznie na zrujnowaniu budowanej przez lata ekonomicznej, politycznej i społecznej stabilności... I oni nazywają się obrońcami demokracji, a sami nie wiedzą, kiedy została uchwalona nowa konstytucja, jak Ryszard Petru. Jest mi wstyd za to, w jaki sposób rządzicie naszym państwem. Państwem, na którym nam wszystkim zależy równie mocno. I w tym miejscu rodzi się pytanie o groteskową hipokryzję całej tej sytuacji. Z jednej strony mówi się nam, młodym ludziom, o patriotyzmie i jego wspieraniu, tak jak w przypadku tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Z drugiej zaś ci sami ludzie służalczo oddają suwerenność naszego państwa w Brukseli. Nadszedł czas, aby przetrzeć oczy i ujrzeć rzeczywisty stan rzeczy. Unia Europejska nie potrafi poradzić sobie z obecnymi problemami. Właśnie dlatego sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Homo Science. Audycja Homo Science i w studiu nasz gość. Jest z nami Krzysztof Tabiszewski, koordynator projektu Hyper Poland. Dzień dobry, witam Państwa. Hyper Poland. To mi się zupełnie nie przypadkiem kojarzy z Hyperloop. Co to w ogóle jest i co to jest Hyper Poland i dlaczego to jest przyszłość? Może zacznę od tego, czym jest Hyperloop. To jest w prostych słowach połączenie pociągu z samolotem. Nowy środek transportu, który polega na tym, że budujemy taką rurę z jednego miasta do drugiego, z której wypompowujemy większość powietrza i przepuszczamy w tej rurze pojazdy. Dzięki temu, że nie ma tam powietrza praktycznie, to możemy poruszać się bardzo szybko, przy bardzo małym zużyciu energii. Mówię tu o prędkości rzędu 1000 km na godzinę, zużywając tyle energii, co Skoda Octavia na autostradzie. No dobrze, już sam pomysł połączenia dwóch miast rurą bez powietrza wydaje się być tak bardzo abstrakcyjny, bo już połączenie dwóch miast rurą z powietrzem wydaje się trudne. Wiesz tak, no zacznę od tego, że tam nie ma całkowitej próżni, trochę powietrza tam jest, więc to nie jest... Jakie ciśnienie tam panuje mniej więcej? Około 100 paskali. Jedna tysięczna tego, co mamy tutaj w tej chwili. Natomiast problemy mogą się wydawać koszty. Natomiast okazuje się, że zbudowanie takiej rury wcale nie będzie dużo droższe niż budowa nowej linii kolejowej. A nawet w porównaniu z liniami szybkich prędkości, liniami kolejowymi szybkich prędkości, ma to być trzykrotnie tańsze według wyliczeń Amerykanów. Dobrze, to po co właściwie? To znaczy, co my zyskamy na tym? No, przede wszystkim to byłaby zupełnie nowa jakość transportu. Połączenie ośrodków regionalnych, połączenie dużych miast. To byłoby takie metro międzymiastowe. Czyli tak jak metrem jedziemy w Warszawie na przykład z jednego końca miasta na drugie, to tak samo byśmy takim pociągiem Hyperloop na przykład w pół godziny jechali z Warszawy do Poznania, do Wrocławia. Na przykład można byłoby mieszkać w jednej części Polski, a pracować w drugiej części Polski. Nie bylibyśmy takim podzielonym krajem na ośrodki gospodarcze regionalne, tylko można powiedzieć, że kraj stałby się takim jednym wielkim miastem. A czy to jest wciąż wyłącznie koncepcja w głowach inżynierów, czy też jest praktyczne rozwiązanie? Czy gdzieś taką linię Hyperloop
już zbudowano i to działa. Można zobaczyć, przetestować. Sam pomysł jest nowy, bo dopiero został zaproponowany w 2013 roku przez Elona Muska, twórcę firmy SpaceX, Tesla czy Solar City. Dlatego na razie jest to bardzo wstępny etap. Raczej powiedziałbym, że koncepcyjno-badawczy. Natomiast coraz więcej naukowców przychyla się do tego, że to jest możliwe, że faktycznie te założenia są realne co do warunków panujących w tej rurze, co do prędkości, jakie można osiągać. I nawet są dwie firmy amerykańskie, które już budują tory testowe, żeby ostatecznie udowodnić, czy ta technologia będzie działała, czy nie. Jedna z tych firm już wybudowała tor testowy do testowania napędu elektromagnetycznego i faktycznie ten napęd zadziałał. Na razie bez rury, na razie same tory, tak? Na razie same tory. No właśnie napęd, bo mamy, zaraz jeszcze będę pytał o tą rurę, bo to chyba najbardziej intrygujące tak dla laika, ale mamy rurę, w niej mamy tory, tylko właśnie jak jest napędzane to, co się porusza w tej rurze. Natomiast tutaj jest kilka propozycji co do napędu. No przede wszystkim najbardziej interesujący jest napęd elektromagnetyczny, czyli silnik liniowy, który służy do rozpędzania kapsuły. To jest takie rozwiązanie, jak już znamy na przykład z pociągów maglev, które jeżdżą w Japonii czy w Hongkongu. Także rozwiązanie już znane, tylko problem w tamtych pociągach jest taki, że są bardzo drogie, ponieważ trzeba na całej linii kolejowej ułożyć mnóstwo elektromagnesów, które są bardzo kosztowne i też trzeba do nich doprowadzać napięcie, co również generuje duże koszty energetyczne. Hyperloop jakby jest odwróceniem tego systemu, czyli elektromagnesy są w pojeździe, a szyna jest bierna. Czyli znacznie ograniczamy koszt, bo potrzebujemy tylko tyle tych elektromagnesów, żeby wyłożyć je na spodzie pojazdu i pojazd się wtedy odpycha od spodu rury. Aż nasuwa się takie pytanie, dlaczego wcześniej nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby właśnie w Japonii czy w Hongkongu ograniczyć koszty, właśnie w ten sposób to rozwiązując, jak pan powiedział. Odwracając nam, już pomijając na razie rurę. Znaczy, no tutaj to, co robiono do tej pory, to była jakby modyfikacja kolei, tak? Czyli uznawano to za rozwój kolei, wprowadzanie coraz nowszych rozwiązań cały czas jednak do kolei. To, o czym my mówimy, to jest zupełnie nowy rodzaj transportu, zupełnie inne podejście. To jest tak naprawdę poruszanie się tego bardziej będzie przypominało poruszanie się samolotu na wysokości 50 km niż pociągu tuż nad ziemią. Ale skoro mówi pan o tym, że problemem jest doprowadzanie prądu do tych linii maglewu, no to co zrobić, żeby taki pojazd miał odpowiednie zasilanie? Raczej reaktora atomowego mu tam z tyłu nie zainstalujemy, a zdaje się, że do poruszania się jest potrzebna naprawdę potężna energia. No i tutaj w sposób przychodzą konstrukcje samolotowe, które są znacznie lżejsze od konstrukcji kolejowych. W związku z tym, jeżeli taki pojazd będzie wykonany z lekkich materiałów kompozytowych, takich jak w lotnictwie, będzie znacznie lżejszy od pociągu, to również będzie potrzeba dużo mniej energii, żeby go podnieść nad ziemię. Dodatkowo, tak jak wspominałem na początku, opór powietrza będzie bardzo mały, czyli nie będzie potrzeba dużo energii, żeby tą wysoką prędkość utrzymać. I tym sposobem nie mamy ciężkiego pociągu, który trzeba podnieść, tylko mamy lekką kapsułę, którą unosimy elektromagnesami. A jak można napędzić taki pociąg? Jakimi sposobami? Jakimiś resztkami głosy. Tutaj też stosujemy napęd elektromagnetyczny za pomocą takiego silnika liniowego. To jest silnik elektryczny, który rozwijamy, staje się płaski, wtedy można w lewo albo w prawo przepychać po nim przedmioty. No i tutaj to podobnie wygląda, że jest taka szyna po środku pociągu, która służy do tego, żeby go rozpędzić. Natomiast oprócz tego napędu elektromagnetycznego jest jeszcze kompresor w przodu pojazdu, który jakby zaciąga powietrze przed pojazdu i wypuszcza je za pojazdem. To również daje dodatkowy napęd. No i mamy jeszcze pomysł właściwie, który tutaj w naszej koncepcji jest mocno rozwijany, pomysł poduszek powietrznych. Czyli skoro już wciągamy powietrze z przodu pojazdu, to możemy część tego powietrza wepchnąć pod pojazd. I wtedy tak jak poduszkowiec, on się porusza tuż nad ziemią i również pomaga to utrzymać prędkość, zmniejsza koszty energetyczne. A jeszcze zapytam o tą energię, bo tak nie do końca rozumiem. To znaczy, co generuje energię w samym pojeździe? Pojazd ma baterię. Pojazd ma baterię, która napędza kompresor, czyli pomaga jakby utrzymywać stałą prędkość oraz unosić się nad ziemią.
Natomiast do rozpędzania się służy silnik, który jest zewnętrzny, zamontowany w rurze. Natomiast on jest tylko na małym odcinku. On jest na małym odcinku, czyli taki pojazd rozpędzamy i potem on już sam utrzymuje tą prędkość. To rozwiązanie, o którym mówi pan Tabiszewski, to jest rozwiązanie, które opracował zespół Hyper Poland, który współpracuje z Politechnikami Wrocławską i Warszawską. I to jest właśnie najnowsze rozwiązanie tworzone przez Polaków. Co to za zespół, w jaki sposób on powstał i do czego dążycie? Czy ten projekt będzie miał w ogóle szansę w Polsce może zaistnieć? No, granica tego projektu jest całkiem ciekawa, bo powstał on właściwie w warszawskim środowisku startupowym. Tutaj głównie się do tego przyniósł startup Carbon Workshop, który wykonuje elementy kompozytowe z włókna węglowego. I my jako grupa studentów, którzy założyli firmę, zgłosiliśmy się do naszego profesora z Politechniki Warszawskiej, Janusza Piechny, z takim tematem, że jest konkurs, w którym chcielibyśmy wziąć udział. Konkurs, który zorganizował Elon Musk właśnie na projekt takiej kapsuły Hyperloop. No tak, ktoś inny niż Elon Musk, prawda? W związku z tym oczywiście profesor się entuzjastycznie zgodził. Wspólnie stworzyliśmy zespół, do tego jeszcze dobraliśmy ludzi z Politechniki Wrocławskiej, dobraliśmy też kilku studentów, ludzi też z innych warszawskich firm, startupów, na przykład nie wiem, firma Janusz Kaniecki Design pomagała nam w koncepcji stacji, firma Creativity robiła design pociągu. Także wspólnie taką grupę stworzyliśmy entuzjastów, którzy po prostu stworzyli od zera projekt. I nie tylko kapsuły, bo również na przykład z firmą Baumalog stworzyliśmy projekt autonomicznej stacji do tego pociągu, która będzie znacznie mniejsza niż stacje kolejowe i nie będzie musiała być tak jak lotniska poza miastami, tylko będzie mogła być w centrum miasta. No i z tą koncepcją zgłosiliśmy się do konkursu, udało nam się przejść do ścisłego finału. Pojechaliśmy na ten finał do Teksasu, tam widzieliśmy Elona Muska, tam też spotkaliśmy się zespołami z całego świata. No było to bardzo ciekawe doświadczenie. Nasz zespół wypadł tam bardzo dobrze, więc po powrocie do Polski stwierdziliśmy, że może warto kontynuować tą ideę, może warto promować ją w naszym kraju i być może kiedyś przyczyni się do tego, żeby uda się w Polsce. Może będziemy dojeżdżać w kilka sekund z Warszawy do Piaseczna, bo my mamy problemy z tą linią, no zdecydowanie. Właśnie, ja tu mam taką wątpliwość, bo tak, to bardzo dobrze brzmi, jak się tak powie komuś na przykład, że samolotem leci się z, dajmy na to, z Warszawy do Gdańska, nie wiem, tam 40 minut, czy pół godziny, czy coś, to też brzmi świetnie, tyle tylko, że trzeba przyjechać na lotnisko godzinę wcześniej, lotnisko, no w ogóle trzeba do niego dojechać, na miejscu trzeba się wydostać z lotniska, odczekać 20 minut, aż bagaż wyładują i tak dalej. I z tych 30-40 minut robią się 3 godziny jak nic. Więc teraz pytanie, jak to jest w ogóle z koncepcją Hyperloop, czy to, że, bo to oczywiście wspaniale brzmi, żebym ja jadąc na przykład na 9 do pracy do Warszawy, o 8:30 wychodził sobie, znaczy wsiadał we Wrocławiu do Hyperloopa, siup, jestem na miejscu, po pracy pół godziny, no w pół godziny to się, to trochę powiem, za Warszawę trudno wyjechać. Więc teraz pytanie, jakby to w rzeczywistości wyglądało, czy to nie jest tak, że cała ta koncepcja brzmi dobrze w folderach reklamowych, na papierze i w promocji startupowej, a w rzeczywistości rozbije się o takie różne rzeczy. No, na razie do tej rzeczywistości jeszcze trochę brakuje. Jeszcze musimy trochę badań wykonać. Natomiast ma pan rację, że faktycznie problem z samolotami jest taki, że lotniska są daleko od miast. Trzeba tam dojechać, często stać w korku, odbyć swoje, czekając w kolejce, odprawić się i tak dalej. I często ten dojazd na lotnisko i czas spędzony przed lotem zajmuje dłużej niż sam lot. Szczególnie na krótkich dystansach, jeżeli latamy w obrębie Polski, czy nawet naszej części Europy. Natomiast Hyperloop z założenia ma być środkiem transportu, który już od momentu praktycznie wyjścia z domu do dotarcia do punktu docelowego cały czas ułatwia nam i skraca czas na każdym etapie. Czyli przede wszystkim stacje mają być budowane blisko ludzi, nie gdzieś poza miastem. I jest to możliwe, ponieważ taka stacja będzie znacznie mniejsza niż nawet niż stacja kolejowa, czyli na przykład może byłoby to
porównać do stacji metra. Można by to budować przy centrach handlowych, przy osiedlach mieszkaniowych. A pan wspomniał o takiej propozycji, którą państwo wysunęli w ramach projektu stworzenia takich kompaktowych, małych stacji, które są innowacyjne, bardziej niż w innych projektach. Na czym polega ich innowacyjność i wyjątkowość? No przede wszystkim na tym, że są znacznie mniejsze, bardziej kompaktowe, a wynika to z tego, że zastosowaliśmy w projekcie system automatycznych magazynów. Tutaj można na przykład słuchaczom przytoczyć przykład takiej wieży Volkswagena, słynnej, w której samochody ustawia się jeden nad drugim, dzięki temu zajmuje to bardzo mało miejsca. Mamy taki jakby siłownik, który podnosi sam samochód i przynosi go na przykład na 15 piętro i tam ustawia. Czyli zapominamy, gdzie zostawiliśmy samochód. Nie martwimy się, bo wpisujemy tylko, wiesz, odpowiedni numerek i samochód jest nam dostarczany. Nawet łatwiej, wszystkie w jednym miejscu odbieramy. No tak, czyli na podobnej zasadzie by taka stacja funkcjonowała, też byłaby jakby... No tak, właśnie okazało się, że w Polsce są firmy, które budują takie właśnie automatyczne magazyny. Nawet są to firmy na światowym poziomie, na przykład firma Baumalog, która właśnie zgodziła się dla nas taki projekt przygotować. I wspólnie właśnie powstał pierwszy na świecie projekt autonomicznej stacji z wykorzystaniem automatycznych magazynów. Gdzie właśnie jest tak, że nie ma tak, że wchodzimy na stację, szukamy peronu, szukamy wagonu, tylko po prostu podchodzimy do takiego rzędu siedzeń, siadamy, jesteśmy automatycznie transportowani do danej kapsuły. Wszystko dzieje się, siadamy po prostu tam jak do kolejki w Disneylandzie i trzeba myśleć, nie można się zgubić. A jakiej wielkości jest w ogóle taka kapsuła? Bo próbuję sobie cały czas to wszystko tak wyobrazić, jakby to już miało istnieć i działać. Więc taka pojedyncza kapsuła, ile osób mieści? No w tym momencie proponowane są dwie wersje. My tu jakby też opieramy się o koncepcję Amerykanów. Wersja na 6 osób i na 28 osób w jednym wagonie. No te wagony można ewentualnie łączyć, na przykład po dwa naraz. I to jest, jakiej średnicy jest taka kapsuła? Bo to jest też pewien, tu tak sobie kombinuję w tej chwili, pewien dyskomfort jednak w podróży, bo w samolocie nawet te małe okienka dają poczucie jakiejś takiej przestrzeni i bezpieczeństwa, paradoksalnie. A tu siedzimy po prostu, jak rozumiem, w metalowej rurze, a może kompozytowej rurze. Może z żelbetu tutaj. Więc tak, jeśli chodzi o wymiary, to ta mniejsza kapsuła ma około 1,5 metra średnicy, czyli siedzi się tam mniej więcej jak w samochodzie. Większa kapsuła około 2-2,5 metra. Czyli w większym samochodzie. No tak, w takim autobusie. No, bardziej może powiedzieć, że samochód tam się zmieścił do środka. Dobrze, i teraz okej. Siadam na tym siedzeniu. Jestem transportowany do odpowiedniej kapsuły. Wybieram się do Wrocławia. Zamyka mnie to w tej kapsule razem z innymi podróżnymi i teraz pierwszy problem, jaki mi przychodzi do głowy, to jest przyspieszenie. Musimy się bardzo rozpędzić i to szybko, żeby rzeczywiście osiągnąć tą sensowną wagę. Będziemy się sympatycznie rozpędzali przez pierwsze 10 minut, to chyba nie osiągniemy odpowiedniej prędkości. W samolocie tego problemu nie ma, no trochę to inaczej działa. Samolot już w momencie odrywania się od ziemi ma te 300 km na godzinę mniej więcej, dobija do tych 800 czy 900, a jak to tutaj wygląda? Znaczy no, samolot też się musi rozpędzić, tak? No tak, ale prędkość wciąż jest niższa, a poza tym no, ta podróż trochę dłuższa, trochę to inaczej wygląda, jak to tu będzie. Znaczy, no, jeśli chodzi o same wrażenia, to jest będą podobne jak w samolocie, czyli po prostu systematycznie rozpędzamy się do prędkości przelotowej. Przyspieszenie będzie dostosowane do możliwości pasażera, do komfortu podróżowania, czyli będzie mniej więcej takie jak w samolocie, może trochę większe, bo nie będzie wibracji, nie będzie turbulencji. Nie, ona na pewno jest lojalna, ale tylko, że ona jest głupia. To bardziej komfortowa podróż, więc będzie można trochę większe na przyspieszenie. Ona tam będzie pilnowała, bo wiele będzie mieszkała. Biorąc pod uwagę takie przyspieszenie jak w samolocie, czyli około 0,2-0,3G, na dystansie kilkunastu kilometrów jesteśmy w stanie spędzić się do 1000 km/h. 1000 km/h brzmi świetnie, a jak wyglądają właśnie stacje, bo tak sobie zastanawiam, że z jednej strony
musimy cały czas w tym tunelu utrzymywać znacznie obniżone ciśnienie. Z drugiej strony jakoś musimy dojechać do tej stacji, wysiąść, jak to wszystko doszczelnić, bo przecież w momencie, kiedy się ten pocisk, ta kapsuła porusza w tunelu, to ona nie może dotykać ścian, no bo to by ją bardzo ograniczało, a jednocześnie jak dojeżdżamy na stację, to musimy to wszystko jakoś domknąć, doszczelnić, zamknąć tą, no nie próżnię, ale prawie próżnię w tunelu. No tak, i tutaj z pomocą przychodzi zwyczajna śluza. Można sobie wyobrazić, że to jest podobna śluza jak na kanale augustowskim, tak? Gdzie zamiast wody, gdzie mamy niższy poziom wody, tutaj mamy powietrze, gdzie mamy wyższy, niższy poziom powietrza. Czyli jeżeli jest niskie ciśnienie w rurze, to kapsuła wjeżdża do takiej śluzy, zamykamy ją z dwóch stron, podnosimy ciśnienie i wypuszczamy po stronie wysokiego ciśnienia. Czyli tak jak w filmie Marsjanie. Jeszcze o szczegóły techniczne tej podróży za moment zapytam. A naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Tabiszewski, koordynator projektu Hyperpoland. Homo Science. Ona może w tej rurze nie była, tylko tak gadała. Na samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie, kto dokonał demontażu historii w szkołach. Dokonała tego Platforma, a nie PiS. Jeśli dobra zmiana miała polegać tylko i wyłącznie na zrujnowaniu budowanej przez lata ekonomicznej, politycznej i społecznej stabilności... I oni nazywają się obrońcami demokracji, a sami nie wiedzą, kiedy została uchwalona nowa konstytucja, jak Ryszard Petru. Jest mi wstyd za to, w jaki sposób rządzicie naszym państwem. Państwem, na którym nam wszystkim zależy równie mocno. Nadszedł czas, aby przetrzeć oczy i ujrzeć rzeczywistość. Unia Europejska nie potrafi poradzić sobie z obecnymi problemami. Właśnie dlatego sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. To można, wiesz, ja mówię, fajnie. Nie żyjemy, ludzie ci pomaga. Tak. Za chwilę jest, nie, za chwilę. Homo Science. Audycja Homo Science, nasz gość. Jest z nami w studiu Krzysztof Tabiszewski, koordynator projektu Hyperpoland, a rozmawiamy o polskim projekcie Hyperloop, czyli takiej kolei trochę opartej na zasadach maglewu, a trochę tunelu bez powietrza, które ma łączyć zalety transportu samochodowego z samolotowym. Bym krótko, Warszawa, Wrocław, pół godziny przejazd, tak? Dobrze mówię? Mniej więcej. Mniej więcej, dobrze. My zaczęliśmy się tutaj zastanawiać, jakby to było. Warszawa, Wrocław, pół godziny, czy na pokładzie jest toaleta? No więc nie ma toalety. Na pewno w mniejszej wersji kapsuły nie będzie toalety, bo tam to będzie tak jak w samochodzie. Tak. Nie można w samochodzie przychodzić między rzędami. A w tej kapsule siedzimy jedna osoba za drugim. Jedna osoba siedzi za drugą. W związku z tym nie będzie możliwości chodzenia po takim pociągu. W większej wersji kapsuły, tutaj na 28 osób, tutaj teoretycznie jest taka możliwość, ale to prawdopodobnie badania socjologiczne czy zachowania testowały o tym, czy stawiać toaletę, czy nie będzie potrzebna, bo jednak podróż jest krótka. No, to jest 15-20 minut, pół godziny maksymalnie, to jest taki jak czas, powiedzmy, od momentu, kiedy wsiądziemy do samolotu, zanim wykołujemy, wystartujemy, wyniesiemy się na wysokość przelotową i będzie można odpiąć pasy i wejść do toalety. No to też sporo czasu mija, tak? A raczej to trzeba wytrzymać. Rzadko się zdarza, że w tym czasie... I do toalety przed odjazdem i na miejscu, nie trzeba będzie dużo toalet zrobić na tych stacjach, tak sobie myślę, bo to wszyscy będą mieli to poczucie, że przez te pół godziny nie będą mogli, więc wszyscy będą chcieli przed, a to tylko taka refleksja poboczna. Weźmiemy pod uwagę. No nie, serio, myślę, że to jest właśnie psychologiczny i socjologiczny istotny element. Na pewno wszystkie dzieci będą kierowane do toalety. Dasiu, idź, zrób się już, na pewno. Ale mnie nurtuje jeszcze co innego, czego uniknąć się nie da, mianowicie bezpieczeństwo tego wszystkiego. Bezpieczeństwo na różnych poziomach, to znaczy tak, po pierwsze sam fakt, że poruszamy się prędkością 1000 km na godzinę jest już intrygująco niebezpieczny, to znaczy przy tych prędkościach jakiekolwiek, nie wiem, zanieczyszczenia, obiekty, cokolwiek wewnątrz tej rury jest, mogą stanowić poważny problem. Rozumiem, że właśnie na tym... Aha, no to... Znaczy tak, no, niskie ciśnienie daje nam taką przewagę, że możemy szybciej się poruszać. Mamy mniejszy opór. Natomiast jeżeli będzie jakieś rozszczelnienie tej rury i powietrze leci do środka, ciśnienie wzrośnie, po prostu kapsuła zwolni.
nie spali się. No nie, bo to nie są takie prędkości jak kometa, czy jak statki kosmiczne. Jakbyś wchodził w waszą sferę. Jesteśmy jednak cały czas poniżej prędkości dźwięku. Okej, czyli rozszczelnienie nie jest problemem, znaczy jest problemem, bo się kapsuła zatrzyma, ale nie jest problemem, bo nie będzie katastrofy, zwolni. A co się stanie, jeżeli w środku znajdzie się jakiś obiekt? Powiedzmy zwierzę. Okej, ja rozumiem. No w rurze. Nie ma takiej możliwości. Ona musi być super szczelna i tam jest do środka. No to jest właśnie to jest urok tego projektu. Tak jak sobie teraz myślę, że ta rurowatość tego daje jednocześnie bardzo duże bezpieczeństwo, no bo rura musi być bardzo szczelna, żeby z niej nie uciekło powietrze. Poczekaj, to ja sobie przypominam tam nie ma. Historię z wielkiego zderzacza hadronów całkiem niedawno, kiedy się dostał, jakaś nie wydra, tylko coś takiego się dostało do generatora prądu, przegryzło kabel i była awaria całego wielkiego zderzacza. I o takie rzeczy mi chodzi, czy jakby tego typu interwencja z zewnątrz nie zagrozi bezpieczeństwu, czy na przykład jakiś obiekt, który się niespodziewanie znajdzie na drodze, będzie w jakiś sposób miał szansę być czy ominięty, raczej ominięty nie, ale czy jakoś wykryty, zanim dojdzie do katastrofy. No na pewno trzeba będzie stale monitorować ciśnienie, więc wszelkie rozstrzelnienie, jakieś odwróżenie natomiast będzie wykryte. Natomiast tutaj w odróżnieniu od zderzacza hadronów ta rura jakby jest bierna. Ona nie potrzebuje zasilania. Zasilany jest tylko pojazd poprzez baterię, czyli jest niezależny od warunków zewnętrznych oraz te silniki liniowe, które są w pobliżu stacji, które go rozpędzają i wyhamowują. Także raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby coś się stało, żeby się z czymś zderzyć. Jedynie jakby zagrożenie stanowi kapsuła, która jest przed nami. Natomiast tutaj przede wszystkim procedury będą wypuszczały kapsuły w odpowiednich odstępach czasowych. Czyli co ile mniej więcej, tak orientacyjnie, jaką musi być odległość między tymi kapsułami? 2 do 5 minut między kapsułami. Oczywiście ten czas można skracać, bo na przykład są system awaryjnego hamowania, jest taki ciekawy system, że za pojazdem wypuszczamy taką poduszkę, która blokuje całkowicie przepływ powietrza. W różnych wtedy pojazd się natychmiastowo prawie zatrzymuje. Nawet do 1G można otrzymać opóźnienia, zatykając taki przepływ powietrza w róże. No i pomysłów jest wiele. Ogólnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tak. No, wiadomo, że pociągi jakby są najbezpieczniejszym środkiem transportu. Samoloty są równie bezpieczne, tylko że w samolotach jest to kosztem tego, że mamy olbrzymie środki bezpieczeństwa. Tak? I strasznie długo stoimy w kolejkach na odprawie, wszystko jest sprawdzane. Są procedury, które kosztem tego bezpieczeństwa znacznie wydłużamy czas podróży. Pociągi z kolei są bezpieczne, ale dla pasażerów, a nie na przykład dla ludzi, którzy chcą przejść przez tory albo przejechać na przejeździe kolejowym. Natomiast właśnie przewagą Hyperloopa będzie to, że nie będzie kolejek, tak jak w samolotach, ponieważ nie będzie można porwać tego samolotu, nie trzeba będzie takiej dokładnej kontroli przeprowadzać, nie będzie on atrakcyjnym celem dla terrorystów i nie będzie ingerował w istniejącą infrastrukturę, czyli nie będzie mógł kogoś potrącić, przejechać na przejściu, co niestety czasem się zdarza. Tak? Jakby nie bierzemy tego pod uwagę, mówimy, że pociąg jest taki bezpieczny, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że czasem wiedzie, w jaki samochód rowerystyczny. No mnie jeszcze zastanawia aspekt psychologiczny przebywania w takim zamkniętym pomieszczeniu, zwłaszcza dla osób, które, no nie mówię o osobach, które mają rzeczywiście lęk przed niewielkimi zamkniętymi pomieszczeniami, tylko w ogóle taki naturalny lęk człowieka przed zamknięciem. Czy w jakiś sposób, jakieś rozwiązanie zespół Hyper Poland wymyślił w tym zakresie? No to jest, my jesteśmy akurat tutaj głównie grupą inżynierów, nie ma wśród nas psychologów, więc to będzie bardzo ciekawy aspekt komfortu podróżowania. Natomiast jedno rozwiązanie, które jest bardzo interesujące, które warto wspomnieć, to są okna, które są zbudowane z wyświetlaczy, z paneli ciekłokrystalicznych, tak jakby aktywne okna. Działa to w ten sposób, że mamy kamerę, która monitoruje pozycję naszych oczu i mamy też kamerę na zewnątrz pojazdu, która nagrywa to, co jest poza pojazdem i obraz jest wyświetlany na tym wirtualnym oknie. Jeżeli my poruszymy głową,
to wtedy ten obraz się przesuwa, czyli jest takie wrażenie, jakbyśmy wyglądali przez okno. Czyli można zasymulować okno, czyli prawdopodobnie czulibyśmy się tak, jakbyśmy wyglądali przez okno, a dodatkowo dzięki temu, że są to tak zwane inteligentne okna, to możemy na nich wyświetlać na przykład warunki pogodowe, prędkość pojazdu czy wiadomości. Czy ta rura nie będzie obrzydliwa? Bo ja sobie tak myślę, że pociągnięcie czegoś takiego, albo raczej porozciąganie w różnych miejscach, no bo to trzeba połączyć wszystkie większe ośrodki takimi rurami, spowoduje, że będziemy mieli Polskę poprzetykaną betonowymi rurzyszczami ohydnymi dosyć, które jeszcze w dodatku muszą być, ale poczekaj, które muszą być w dodatku jeszcze, jak sądzę, nie leżeć na ziemi, tylko w jakimś, jakoś, na jakimś wiadukcie uniesione, czy takim aspektem też... Pylonach, a no właśnie, też się jakoś Państwo na tym zastanawiali, żeby coś z tym zrobić? No, przyznam szczerze, że nie do końca. Znaczy tak, na pewno są dwie wersje. Tak? Jest tańsza wersja, czyli właśnie puszczamy te rury na pylonach około 6 metrów nad ziemią. No i droższa wersja, czyli puszczamy je pod ziemią. Tak? No i w przypadku tej droższej wersji nie ma takiego problemu. W przypadku tańszej wersji faktycznie, no trzeba by tutaj jakiś architektów krajobrazu zatrudnić, żeby wymyślili, co można ładnego zrobić z taką rurą. Drzewami obsadzić albo... No na pewno przewaga jest taka, że możemy tą rurę wyłożyć panelami fotowoltaicznymi i pobierać energię słoneczną. I wygląda na to, że nawet więcej tej energii byśmy mogli uzyskiwać, niż jest potrzebne do zasilania całej infrastruktury, czy na przykład jeszcze można by tą energię sprzedawać i dodatkowo na tym zarabiać. Ale ta koncepcja wyklucza właściwie z tej komunikacji mniejsze ośrodki, bo tu nie ma przystanków, tak? Tu nie ma stacji, na zasadzie w Działdowie się na chwilę zatrzymujemy. Tylko ta Warszawa-Gdańsk, Gdańsk-Wrocław i Wrocław-Poznań, te mniejsze ośrodki odpadają. No, na początku niestety pewnie będą to głównie większe miasta, bo tutaj trzeba będzie brać pod uwagę koszty i zapotrzebowanie. No wiadomo, tak, jeżeli ktoś to zainwestuje, to będzie chciał, żeby to się zwróciło, w związku z tym jest potrzebny duży przepływ pasażerów, żeby to się zwróciło. Natomiast no, mam nadzieję, że w ramach rozwoju tej technologii koszty będą spadały i będzie można doprowadzać to do mniejszych miast. Też jest taka możliwość robienia rozjazdów w rurze. Czyli to też jest kolejny ciekawy aspekt. Zwrotnica, to brzmi intrygująco, taka rurowa. No nie do końca zwrotnica, ale właśnie taki rozjazd, tak, gdzie można na przykład zjechać do jakiegoś miasta. I to na przykład jest bardzo interesujące z tego punktu, że tutaj jak jedziemy samochodem z Warszawy do Gdańska nad morze, tak? No to nie zatrzymujemy się po drodze w Iławie, w Malborku i tak dalej, tylko jedziemy własnym. No własne, my się zatrzymujemy, a nie powiem dlaczego. Jeździmy z dwójką dzieci. No właśnie, a pociągi zatrzymują się na każdej stacji, tak? Więc tutaj to mamy taki transport on demand, czyli jadę z Warszawy do Gdańska, czy jadę prosto, bezpośrednio, czyli nie zatrzymuję się po drodze na tych stacjach, a jeżeli ktoś jedzie do Iławy albo do Malborka, to wsiada do kapsuły, która jedzie do tego konkretnego miasta. Ach, a taki odjazd to jest to takie po prostu rozgałęzienie tej rury, w którą stronę, znaczy w jaki sposób kieruje się kapsułę w prawo, a nie w lewo? No tutaj trzeba by wykazać te silniki liniowe, które no myślę, że to podobnie faktycznie by wyglądało jak bocznica w tramwaju. Tutaj na przykład jest zespół z Łodzi, który też brał udział w tym konkursie i oni zaproponowali właśnie, zaprojektowali takie rozwiązanie z bocznicami. I też użyli takich silników elektromagnetycznych, które można obracać. Mamy na przykład takie cztery silniki, które można regulować ich kąt nachylenia i dzięki temu można zmienić lekko kierunek jazdy. Czyli na przykład przy takich bocznicach uruchamiane byłyby takie dodatkowe silniki, które sterowałyby pojazdem w lewo lub w prawo. Mnie zastanawia taka rzecz, że w przypadku Elona Muska i tych projektów, które on zaakceptował, to jakby realizacja wydaje się dosyć możliwa i to w ciągu kilku lat, no bo on dokonuje niemalże rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o stronę technologiczną, wynalazczość. Natomiast jakie ma to szanse powodzenia w Polsce? Czy w Polsce mamy w ogóle jakiekolwiek perspektywy w ciągu następnej dekady, żeby choćby kawałek takiej linii powstał, połączenie chociażby dwóch miast? Ja myślę, że jest to całkiem realne, ponieważ nie jest to technologia kosmiczna, tylko jest to jakby połączenie technologii kolejowych z lotniczymi.
I akurat Polska jest krajem, który może nie jest jakąś potęgą międzynarodowo-gospodarczą. Natomiast jeśli chodzi o te dwie branże przemysłu, to jesteśmy bardzo silni. Mamy duży przemysł kolejowy, mamy też bogate tradycje lotnicze i firmy, które w obu tych branżach działają. Dlatego wydaje mi się, że przy dobrej woli, przy chęci jakby integracji tych firm można byłoby stworzyć w Polsce konsorcjum, które byłoby w stanie taki projekt zrealizować. Jeszcze chciałem zapytać o to projektowanie po stronie Hyper Poland. To znaczy, wymienił Pan bardzo dużo różnych firm, podmiotów i grup, które się na to składają, ale Państwo jako Hyper Poland, nie wiem, integrują to, no bo są Państwo tak naprawdę inżynierami. I teraz jaka jest rola Hyper Poland, jak to w praktyce wyglądało, tworzenie tego projektu? No, w praktyce wyglądało to tak, że po prostu mieliśmy grupę ludzi, którzy zajmowali się poszczególnymi projektami. Dostaliśmy też wsparcie finansowe przez crowdfunding, dzięki temu mogliśmy też pasować, wyjechać na zawody. Ale też prace były też możliwe dzięki firmom, które wspierały nas bezgotówkowo, na przykład firma DPS Software zasponsorowała nam programowanie SolidWorks, które byłoby już dla nas nieosiągalne, to bardzo drogie programowanie. Do czego służy? Do projektowania inżynierskiego, projektowania w 3D na komputerze. Do ciebie.